Cześć, z tej strony Marcin. Trzecie zadanie z matury trudnej z nową erą z poziomu rozszerzonego. W trzecim zadaniu mamy rozwiązać zadanie i oczywiście, jeżeli Ci się podoba, w jaki sposób będę rozwiązywał to zadanie, łapki w górę są mile widziane. I oczywiście, jeżeli coś jest niejasne, albo stwierdzisz, że fajnie tłumaczę, albo uważasz, że coś powinien poprawić, śmiało mi napisz o tym w komentarzach. Mamy sobie równanie, którym mamy stwierdzić, ile ono ma tak naprawdę rozwiązań. Więc nie do końca trzeba rozwiązywać, tylko stwierdzić, ile ono ma rozwiązań. Przepiszmy sobie to równanie. Czyli mamy x do potęgi piątej dodać x do potęgi trzeciej dodać x, no i to jest równe 0. Pierwsza rzecz, trzeba zauważyć, że nie ma czegoś takiego jak wyrazu wolnego. To znaczy, że tu możemy sobie wyciągnąć x przed nawias. Z x do piątej, jak wyciągniemy x, to będzie x do czwartej. Z x do trzeciej będzie oczywiście x kwadrat, a z samego x będzie 1. To się zeruje. Albo jeżeli x równa się 0 i tu już mamy pierwsze rozwiązanie, albo gdy x do potęgi czwartej plus x kwadrat plus 1 równa się 0. To jest tak zwane równanie dwukwadratowe, tak? I tu się w tym momencie robiło, że t równa się x kwadrat. Czyli otrzymujemy z tego co? Że zamiast x do czwartej będziemy mieli t do kwadratu, zamiast x kwadrat będziemy mieli t, no a tu będziemy mieli oczywiście jedyneczkę. No i to jest równe 0. Co robimy? Liczymy oczywiście deltę. B do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to jest 1, minus 4 razy 1 razy 1 to jest minus 4, czyli nasza delta wychodzi minus 3. Co się dzieje, jeżeli wychodzi minus 3? Oznacza to, że nie ma rozwiązań rzeczywistych, czyli to równanie nie ma, nigdy się nie będzie zerowało. Wynika z tego, że jedną odpowiedzią jest ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste. Zresztą można było tu jeszcze zauważyć, że x do potęgi czwartej jest liczbą dodatnią, x kwadrat jest liczbą dodatnią i jedynka też jest liczbą dodatnią. Znaczy inaczej, x do czwartej i x kwadrat czasami może być zerem, tak, dla zera. No ale oprócz tego jest, dobra, większe równe 0 plus większe równe 0 plus 1, no to zawsze będzie przynajmniej 1 lub więcej. To znaczy, że nigdy się nie wyzeruje. To znaczy, że tu nie ma rozwiązań, więc jak najbardziej rozwiązanie jest OK, bo jedynym rozwiązaniem jest 0. Pytania w komentarzach, łapeczki w górę i zmykam do czwartego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.